Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnej aktualizacji analizy na rynku Bitcoina. Co dalej? Czy są możliwe wzrosty jeszcze w tym roku? Jaki udział mają Stany Zjednoczone w tym, co właśnie się dzieje na rynku Bitcoina i też co robią aktualnie media? O tym będzie dzisiaj. Oczywiście pamiętajcie proszę, nie są to ani rekomendacje, ani też porady inwestycyjne. Startujemy. Na samym początku ostatni bardzo mocny spadek z okolic 70 tysięcy dolarów do około 50 tysięcy dolarów zaskoczył wielu inwestorów, przez niektórych jest to nazywane takim czarnym łabędziem. Dla mnie, powiem wam moi drodzy szczerze, też zgodnie z tym co mówiłem wcześniej, jest to też spore zaskoczenie, że oni powtórzyli ten spadek. Ale wydarzyło się, co się wydarzyło, trzeba zobaczyć, co mamy teraz i na co jest dalej szansa, stąd też startujemy. Po pierwsze, moi drodzy, co aktualnie wzbudza najwięcej emocji wśród inwestorów? Jest to to, że czy media, czy ogólnie dużo osób, które publikują swoje przemyślenia, skupiają się na tym, że Bitcoin po prostu spadł z 70 tysięcy dolarów do 50 tysięcy dolarów i że jest to spadek rzędu kilkudziesięciu procent, dokładnie 30%, i że już jest to rynkowa tragedia, jest to koniec tego rynku. Po pierwsze zauważmy, że poprzednio też był bardzo mocny spadek, też na 26%. Zresztą shortowaliśmy ten ruch, a w tym oto dołku publikowałem film z następującym tytułem: dlaczego nie sprzedaję Bitcoina? Cena odreagowała. Niestety ponowili jeszcze raz ten spadek, no i ta cena w tym momencie jest bardzo podobna do tej, gdy mieliśmy tą aktualizację a propos dlaczego Bitcoina nie sprzedaje. Czyli znowu pamiętajmy, że taka bardzo wąska perspektywa wzmaga emocje i też oczywiście media często na tym zbijają kapitał, bo każdy patrzy tylko tu i teraz. Gdy spojrzymy na rynek Bitcoina jako na taki konkretny po prostu organizm, który ma swoje cykle, to możemy zauważyć jedną bardzo ważną rzecz, że po pierwsze ten etap rynku, czyli cena w okolicach halvingu, jesteśmy teraz, był czwarty halving w 2024, 22 kwietnia, halving również był w 2020 roku, halving również był w 2016 roku i halving również był w roku 2012. Co możemy zobaczyć po halvingach ogółem w dłuższym terminie? Następowały wzrosty w latach, w roku 13 wzrost o 9500%, w latach 16, 17, 18 mieliśmy wzrost rzędu 3000% od halvingu do szczytu. Dalej między 20 a 21 rokiem mieliśmy wzrost rzędu 680% właśnie od halvingu, a na ten moment jeszcze konkretnego wzrostu nie ma. Dlaczego? Bo on raczej jeszcze nigdy nie występował na tym etapie rynku. Zobaczcie proszę, na ten moment od ostatniego szczytu przed halvingiem do aktualnego dołka minął następujący czas, 147 dni. Następnie, patrzymy na trzeci halving. Od szczytu do wybicia tego poprzedniego szczytu przy trzecim halvingu minął 91 dni. Przy halvingu numer 2 mieliśmy odległość od szczytu przed halvingiem do nowego szczytu 168 dni. I zobaczcie proszę, tutaj w okolicach pierwszego halvingu lata temu był to czas 49 dni. Czyli widzimy, że cały czas rynek jest na tym samym etapie, w którym był poprzednio trzykrotnie i nie dzieje się nic zbytnio nadzwyczajnego pod względem właśnie ruchu cenowego. Czyli to jest rzecz pierwsza, najważniejsza. Po pierwsze, widzimy, że aktualny etap rynku, na którym jesteśmy, jest podobnym etapem do tych wszystkich poprzednich, gdy cena była przy halvingu. Teraz spójrzcie proszę na mój ekran, gdzie mamy właśnie cztery halvingi zestawione ze sobą i czterokrotnie jest pokazany moment euforii i też paniki na rynku, której bardzo proszę, żebyście się skupili, bo poznacie pewien mechanizm, a nie emocjonalne podejście, które potem wywozi większość osób niestety na gigantyczne straty. Po pierwsze,
Przy pierwszym halvingu bardzo mocne wzrosty, 42% wzrostu od dołka i oczywiście była to pierwsza euforia, bo halving, wiele osób tutaj nakręca się na te wzrosty, bo jest halving, a potem najczęściej przez jeszcze załóżmy miesiąc, dwa czy nawet trzy mamy konsolidację i nawet lokalne spadki i też chwilową panikę. Tak było przy pierwszym halvingu, przy drugim zobaczcie proszę, był ten sam mechanizm, wzrost o 82%, spadek o 31% i dalej dopiero trend wzrostowy. Przy trzecim halvingu wzrost od 138%, panika, spadek o 15% i dopiero dalej trend prowzrostowy. Też zwróćcie uwagę, że prawie że za każdym razem był to sierpień i tak samo było również w tym roku, że mieliśmy w okolicach czerwca, lipca ruch spadkowy, czyli była ta panika również nakręcona dodatkowo mediami, bo również media naturalnie biorą duży udział w tym, na podstawie czego podejmują decyzje klienci detaliczni na rynku, inwestorzy detaliczni, prywatni. I zobaczcie proszę, że w tym roku też mieliśmy dużą euforię. Pamiętacie pewnie filmy w okolicach 73-72 tysięcy dolarów, gdzie informowałem o tym, że będziemy sprzedawać, żeby uciekać z rynku Bitcoina, bo jest możliwa korekta, tak? Czyli mówiliśmy o spadkach. Następnie mieliśmy wzrosty, kolejne spadki i w tym oto dołku przy 53 tysiącach dolarów był film a propos tego, dlaczego Bitcoina nie sprzedaje mimo tego spadku. Jak najbardziej się to opłacało, Bitcoin wzrósł do 69 tysięcy, czy nawet do 70 tysięcy dolarów. No i niestety ten spadek, który moi drodzy został ponowiony. Czyli teraz patrząc ogólnie na to, co się dzieje na rynku Bitcoina, pod względem technicznym, etapu rynku, na którym jesteśmy, zachowań społecznych, nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Po halvingach, w tych konsolidacjach były spadki, po pierwszym halvingu, po drugim halvingu, po trzecim halvingu, no i teraz po czwartym ponowili jeszcze raz ten spadek, czyli dla mnie prywatnie nie deklasuje ostatni ruch w żaden sposób w moim portfelu Bitcoina, żeby w jakikolwiek sposób się go pozbywać, bo ruch jest nadal ten sam. I tutaj też mam oczywiście karteczkę, żeby nie zapomnieć w tak ważnej chwili na rynku i też w chwili paniki o kilku rzeczach, stąd też będę sobie na nią zerkał. I teraz zobaczcie proszę, co się dzieje. Ruch ceny jest w podobnym etapie co poprzednio, również przy halvingu, nawet zakresy procentowe są podobne, tutaj najbardziej do, może inaczej, są podobne do rozpiętości, jaka występowała między 8 a 31%, na ten moment ten spadek był w okolicach 30%, czyli to się cały czas zgadza, plus gdy zobaczymy na czas, to najczęściej ten okres konsolidacji w około halvingu trwał, moi drodzy, najmniejsza wartość, to mieliśmy tutaj, o ile dobrze pamiętam, tych dni, moi drodzy, 49, a największa wartość było to 168, a w tym momencie ta konsolidacja trwa 147 dni, czyli cały czas jesteśmy w tych samych ramach, co poprzednio. To jest bardzo ważne. Na rynku częstym zjawiskiem jest to, że inwestorzy wpadają w taką bańkę informacyjną, czyli na czym zależy mediom? Po to zależy im na tym, żebyście klikali w dany tytuł a propos jakiejś informacji, abyście tam przesiadywali bardzo długo na tej stronie, no bo oni zarabiają z reklam, czyli bardzo często, gdy jest taka chwilowa sytuacja, to jest ona bardzo mocno nakręcana pod to, aby właśnie były wyświetlenia. A gdy spojrzymy szerzej, to możemy zobaczyć, że tylko media nakręcają nas na negatywne i też później stratne decyzje. Bo taka sytuacja wydarzyła się poprzednio. Ja też na bazie tej powtarzalności ostatnio Was informowałem, że przy tych cenach, przy 55-56 nie sprzedaję, nie uciekam z rynku, bo jest to ruch powtarzalny. Teraz to, że znów nastąpił ten sam spadek, mnie to prywatnie zaskoczyło, no ale już nic z tym nie zrobię, bo to się wydarzyło. Stąd też patrzę na to, co jest tu i teraz. Dobrze, czyli na chwilkę sobie zaparkujmy. Patrząc ogólnie na rynku Bitcoina w tym momencie nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Patrząc co do samego ruchu, co do ceny. Pod ceną Bitcoina jest dość istotna strefa między 40 a 50 tysięcy dolarów. Ja prywatnie uważam, że to, co najwyżej może się wydarzyć na tym etapie rynku, to jest to, że może będzie jeszcze raz powrót w kierunku 50 tysięcy dolarów w te okolice i dalej powinniśmy zacząć odbijać od tej niebieskiej strefy. Prywatnie naprawdę wątpię w jakieś poziomy 30-35 tysięcy i tak dalej, bo na tym etapie rynku raczej to nie występowało. Okej.
I teraz tak, tutaj mamy aktualną sytuację, jest to za nami, spojrzę sobie na moją ściągę. Mamy tak, informacje o poprzedniej analizie były, o spadku jak najbardziej. Co dalej? O tym, że media uczą patrzenia tylko tu i teraz, nie pokazują szerokiego horyzontu, stąd też ludzie tworzą sobie złe nawyki. O tym też mówiliśmy, pokazać gdzie jesteśmy. Też mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Dalej, cykle wokół halvingu, co myślałem ostatnio, gdzie jesteśmy, czyli to, że ten spadek już jest zakończony, że nie będzie jego ponowienia. No, niestety teraz się to naturalnie ponowiło, o tym też mówiłem. Ok, strefa prowzrostowa pod ceną, też o tym informowałem, czyli możliwe jeszcze chwilowe zejście. Dalej, powrót geopolitycznie. Moi drodzy, też otrzymuję od Was masę wiadomości prywatnych, za co serdecznie Wam oczywiście dziękuję. A propos tego, że jak to możliwe, że Stany Zjednoczone, że BlackRock, że Chiny agregują wszyscy Bitcoina, a nastąpiły spadki. To zobaczcie, moi drodzy, że nieważne jest to, jakie są newsy na świecie, i tak w roku 12, w roku 16, w roku 20, w roku 24 ten mechanizm, gdzie mamy euforię, potem panikę i powrót do trendu wzrostowego, był za każdym razem powtarzany. Czyli zobaczcie, że duży kapitał, który agreguje w tym momencie Bitcoina, robi to w powtarzalny sposób. Mimo tego, że jest to czwarta podobna sytuacja, ja i tak teraz czytam komentarze, widzę, co też jakie wiadomości dostaję. I tak mimo tego, że jest to podobna sytuacja, to wiele osób nie wyciąga wniosków i patrzy na nią jako takie pojedyncze wydarzenie na rynku, nie biorąc szerokiego spektrum pod uwagę. Czyli co się dzieje, po prostu jest to, są to, moi drodzy, emocjonalne decyzje. I zobaczcie, że tak duże fundusze jak BlackRock, ogólnie też nawet same Stany Zjednoczone, one też zarządzają mediami, czyli przekonują innych, aby pozbywać się swoich kryptowalut, tak? Ponieważ oni wtedy mogą je agregować, a Bitcoina, tak jak załóżmy dolara, sobie nie dodrukujesz, tak? Ponieważ ich jest ograniczona ilość. A też to, co zobaczcie, jest teraz proponowane przez Stany Zjednoczone, to będzie też w pewnym sensie opieranie dolara na Bitcoinie. Tak, dolar był oparty w pewnym sensie na ropie, ta użyteczność dolara znika, te układy, nazwijmy to ropo-dolarowe, też coraz to bardziej maleją, to oni muszą znaleźć alternatywę, żeby nadal mieć wpływ taki duży, jaki mieli, dzięki temu, że każdy był w pewien sposób zmuszony tutaj do korzystania z dolara. Oczywiście w zamian to między innymi Stany chroniły te kraje, które się na ten układ godziły, żeby właśnie ich też nie brać do odpowiedzialności nawet za różne tragiczne wydarzenia. Czyli stary układ jest powtarzalny, cena robi nadal to samo, media tak samo manipulują ludźmi, jak manipulowały, duża część osób nie wyciąga wniosków i wiecie co? Ja to rozumiem. Ja to rozumiem, bo też w tym miejscu byłem ze dwa lata, zbite dwa lata, gdy dotarłem do momentu, w którym zacząłem patrzeć nie na media, nie na cenę, nie na czas, tylko czyli na tą górną warstwę, tylko zacząłem szukać, co jest pod spodem, co kieruje tą ceną, tak? Czyli zacząłem patrzeć na technikę, jak ktoś wykonuje dane ćwiczenie, a nie to, jakie rezultaty osiąga. Tak, bo potem widzisz, że ktoś osiąga coraz to lepsze rezultaty poprzez powtarzanie tej samej techniki. Na rynku jest to samo, jest to przedstawienie, które jest nam grane. Jeżeli chcecie sobie poszperać, to oczywiście nie mogę o tych rzeczach mówić, bo pewnie pojutrze, żebym kanału na YouTubie nie miał, czy też byłby ten film z ograniczonym zasięgiem. Ale zobaczcie, z taką jedną firmą, która związana jest oczywiście z Cargo, wiecie o co chodzi, to zobaczcie, jak przez różne lata, gdzie zmieniały się rządy, tak to nazwijmy, i tak wszystko było stopniowo przepychane, czyli widzimy, że czy też w ujęciu może politycznym, mówię to oczywiście w takiej kategorii rozrywkowej, czy to w politycznej, czy w rynkowej, to już jest bardzo mocno ułożone. I teraz kontynuujmy. Po co Wam pokazuję ten mechanizm i po co Wam też o tym tak truję? Po to, że ta sytuacja, która jest teraz, sytuacja paniki, była przeze mnie, razem z Wami, na żywo po prostu wykorzystywana. Pamiętacie, między innymi dwa lata temu Ethereum wzrośnie, stawiam na to 100 tysięcy złotych, było to nagranie, w którym stawiałem 100 tysięcy złotych, po spadku Ethereum z 4 tysiące na 2600, a potem w ciągu 2-3 miesięcy czy 4 Ethereum było chyba po 3800 czy po 4, czy po 4600, nawet już wybaczcie, nie pamiętam tej ceny, oczywiście wszystko jest na YouTubie, robiliście to, oglądaliście razem ze mną, stąd też bardzo mi miło, czyli moment strachu, i taki
techniczny aspekt tego, gdzie był rynek, był powtarzalny już wielokrotnie. Ethereum wzrośnie 100 tysięcy, potem gigantyczny mieliśmy wzrost. Dalej, moi drodzy, dołek Bitcoina wyznaczony, też w momencie gigantycznej paniki, 2 lata temu. Tutaj akurat ten film widziało 33 tysiące osób, na kanale między innymi u Fila jest ten film opublikowany, też go widziało chyba około 78 tysięcy osób, czyli ten schemat się powtarzał, co w poprzednich cyklach. I ja rozumiałem te komentarze, które mówiły o tym, że to niemożliwe, bla, 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 ale cena i tak zrobiła swoje, bo rynek zawsze zweryfikuje. Jeżeli ktoś nie usuwa swoich wpisów, swoich nagrań, to potem zawsze można się cofnąć i zobaczyć, jak to się sprawdziło. Czyli znowu była panika, ale układ ceny był taki sam. I tak samo układ mediów był taki sam, czyli bardzo duży strach był wywierany poprzez media, po to, żeby ludzie pozbywali się swoich kryptowalut. Pamiętacie sytuację z JP Morgan Bankiem, gdzie oni chcieli wyrzucać, powiedzieli, że będą wyrzucać swoich pracowników, którzy inwestują w krypto, a potem się okazało, że sama ta instytucja, moi drodzy, również inwestuje w Bitcoin, czyli pamiętajcie, że jeżeli to jest rynek, na którym nie da się dodrukować w żaden sposób tej waluty, czyli właśnie Bitcoina, no chyba, że będzie papier na Bitcoina, tak jak właśnie też jest, załóżmy, papier na złoto. Ogółem bezwartościowa rzecz, jeżeli chodzi o takie zabezpieczenie się na trudne czasy, ale wracając, nie da się go dodrukować, stąd też trzeba przekonywać innych, aby swoje dobra sprzedawali. Dalej, kryptowalutowy Armagedon przy 16 tysiącach też była informacja o tym dalszym cyklu, który może się, moi drodzy, powtarzać. No i potem, koniec Bitcoina, dlaczego nie sprzedaje, ostatnie dołki, potem wzrost, teraz znowu go ponowili i ja nadal upieram się przy swojej tezie. Co się wydarzyło? Też złapanie naszych dołków, moi drodzy, z poprzednich, na bazie poprzednich cykli, to dało na ten moment naprawdę perfekcyjny ruch, zresztą to wszystko widziało w sumie około 100 tysięcy osób i tutaj nawet też super, że było tyle reakcji. A zobaczcie, moi drodzy, w komentarze, jak wiele osób z czymś się nie zgadza, mówi, że jest coś niemożliwe, najczęściej właśnie wtedy się to wydarza. Dlaczego? Bo świat jest taki żartobliwy? Nie. Bo jeżeli wszyscy sprzedają, to jest od kogo odkupić. A jeżeli wszyscy kupują, to jest od kogo sprzedać, tak? Od kogo sprzedać? Jest komu sprzedać. O, to chciałem powiedzieć. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że te mechanizmy są dla Was jasne. Na bieżąco, naturalnie, jeżeli cokolwiek będzie się zmieniało, będę Was o tym informował. Dajcie proszę znać, czy ten film daje Wam jakąś dozę spokoju, czy wiecie ogólnie, o czym mówię. Chodzi mi o to po prostu, że będąc od lat na rynku, mogę niektóre rzeczy spłaszczyć, coś mogę pominąć, a wiem, że też jesteście z innej branży, tak samo Wy byście mogli mi opowiedzieć o swojej branży, to bym chciał to rozumieć po prostu w swoich słowach, tak, w swoim języku, z poziomu takiej dostępności, jeżeli chodzi o moją wiedzę. Stąd dajcie proszę znać, czy jest dla Was to oczywiście zrozumiałe w komentarzu i też jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was serdecznie do naszego bezpłatnego niezbędnika inwestora do poziomu Open, gdzie też będą live'y związane z Bitcoinem i też z altcoinami. Zapraszam Was serdecznie, link jest pod tym filmem, rygielskiradek.pl, wystarczy zostawić swojego maila. Jeżeli chcecie zobaczyć, co się dzieje u mnie prywatnie, to zapraszam też Was oczywiście serdecznie na mojego Instagrama, linki są pod tym filmem i też oczywiście na Twittera. Pozdrawiam Was gorąco, trzymajcie się ciepło, na spokojnie, przygotujmy się do najbliższego ruchu. Cześć!